Cześć, dzień dobry, witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki filmik trochę profilaktyczny. Jak nie przytyć jesienią i zimą? No to jest taki problem, muszę powiedzieć, z którym ja się często mierzę właśnie o tej porze roku. Oczywiście nie ma tutaj tych kilogramów zbyt dużo, ale myślę, że zawsze może być lepiej. Dla osób, które nie oglądały mnie wcześniej, nie oglądały moich filmików, to muszę powiedzieć, że w tym roku właśnie zimą miałam bardzo nieprzyjemną przypadłość, mianowicie dopadła mnie rwa kulszowa, która generalnie mówiąc na co najmniej 2 miesiące wyłączyła mnie z życia. 3 tygodnie leżałam plackiem, pozostały czas chodziłam tylko po domu i tutaj wypuszczałam się delikatnie tylko poza dom. Później już mogłam kolejne 2-3 miesiące chodzić, natomiast na przykład jeszcze miałam zakaz choćby jazdy na rowerze czy jakichś takich dłuższych marszów. Chodziłam dosłownie na spacery, co mnie też bardzo denerwowało, bo ja lubię chodzić szybko. No ale w każdym razie tak było. No i to zaowocowało tym, że pojawiły mi się dodatkowe kilogramy, które udało mi się dość bezboleśnie zrzucić przed wakacjami jeszcze. No i teraz bardzo bym nie chciała ich odzyskać. Także to jest taki mój sposób, który sobie planuję w tej chwili uskuteczniać przez te takie jesienno-zimowe miesiące, które sprzyjają nabywaniu dodatkowych kilogramów. I wiecie, właściwie można by było tutaj wszystko streścić w bardzo banalnych słowach, a mianowicie trzeba odpowiednio jeść i trzeba więcej się ruszać. Natomiast jak przychodzi co do czego, to tak naprawdę najważniejsze jest to, jak trzeba jeść i jak trzeba się ruszać, żeby udało się to zrobić właśnie jesienią i zimą. Dla mnie ruch jest bardzo ważnym elementem zdrowego życia z różnych powodów, ale też właśnie jest takim elementem, który służy zachowaniu sylwetki. A w latem nie odchudzałam się w ogóle. Pozwalałam sobie też na takie bardziej kaloryczne, a mniej zdrowe rzeczy, jak na przykład lody. Uwielbiam lody z Lidla, tą serię, gdzie są lody z orzechami, ze słonym karmelem i tak dalej. One gościły w mojej diecie dość często. Pozwalałam sobie także na jakieś takie dłuższe biesiady. Sierpień to w ogóle jest taki miesiąc w naszej rodzinie, że mamy ciągle jakąś okazję do biesiadowania. No i zakończyłam te wakacje, to lato z bilansem minus 1, czyli jeszcze dodatkowy kilogram mi spadł. O, jeszcze po drodze było przecież wyjazd do Włoch, a tam już pizza, makarony, świeże bagietki z serem królowały właściwie przez ten cały tydzień na naszych stołach. I tutaj przyczynił się do tego ruch. Ja rzeczywiście w tym takim okresie letnim staram się jak najwięcej chodzić, spacerować, tylko że u mnie spacer to jest taki szybki spacer. Jeździłam systematycznie, codziennie prawie na rowerze i to powodowało rzeczywiście, że ten bilans taki kaloryczny się zmniejszał, dlatego że po prostu nadrabiałam to jakby ruchem. No w tej chwili jeszcze mamy ładną jesień, aczkolwiek spodziewam się tego, że już niedługo przyjdą grzyste dni, przyjdą wietrzne dni, przyjdą ciemne dni, bo już bardzo wczesnym popołudniem tak naprawdę będzie zapadała ciemność i to wcale nie sprzyja temu aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, dlatego muszę sobie jakby tutaj opracować taki alternatywny sposób wykorzystywania ruchu w moim życiu, no ale właśnie dopasowany do pory roku. I tak myślę, że to, co mi się sprawdzi, bo to mi się zawsze sprawdzało tej pory, to jest ruch przy okazji, bo jak już przychodzę czasami po wielu godzinach pracy, zmęczona, z obolałym gardłem, bo ja w pracy mówię czasami przez 6 godzin, czasami przez 8 godzin, to ostatnią rzeczą, na którą mam ochotę, to jest skoczenie w dres i gdzieś tam pójście dalej jeszcze na kijki czy na inny marsz. Po prostu mi się zwyczajnie nie chce, nie mam na to siły. Natomiast dobrze działa dla mnie ruch przy okazji. Na przykład, jak idę do pracy, to idę pieszo. Jak mam do pozałatwiania jakieś sprawy na mieście, to idę pieszo. Nawet jeżeli w jedną stronę pieszo muszę iść przez pół godziny albo przez godzinę, to się naprawdę potem już tych kroków dużo uzbiera. I zdradzę Wam taką tajemnicę, że większość tych takich filmików, gdzie mnie tam gdzieś widzicie, właśnie w jakichś muzeach, czy w jakichś tam innych miejscach, czy pokazuję Wam zakątki Wrocławia, to były właśnie nagrywki przy okazji.
na przykład przy okazji drogi do pracy, na przykład przy okazji drogi do załatwiania różnych innych rzeczy na mieście. I miałam na początku takie wrażenie, że ja wtedy tracę czas. No bo jakbym wsiadła w tramwaj, no to ja bym była w tym miejscu, gdzie powinnam być za 15 minut, a tak jestem za godzinę na przykład. Ale pomyślałam sobie, że nie, ja nie tracę czasu, bo ja zyskuję czas, bo ja jednocześnie przemieszczam się do tego miejsca, gdzie muszę być i jednocześnie mam trening. Po prostu ruszam się, także mam takie dwa w jednym. Tutaj podstawą dla mnie, bez której nie ma tego typu ruchu, są wygodne buty, stąd też ja w większości chodzę na niskich obcasach, na butach, które mają dobrą amortyzację. Wtedy nie czuję bólu nóg i tak naprawdę mogę właśnie potraktować tego typu ruch jako trening. Drugą rzeczą, którą mi też pomaga w takim ruchu, to są ubrania z dobrymi składami. No takie, które byłoby mi ciepło, ale jednocześnie nie byłabym spocona, zgrzana, żeby to nie były też ubrania, które są ciężkie, no bo wtedy też trudniej się po prostu porusza. Także na to zwracam od długiego już czasu uwagę i widzę, że to mi pomaga właśnie takim codziennym poruszaniu się. No i też wykorzystuję każdą okazję, gdzie mam ochotę na ruch, żeby to zrobić. Także odkładam na razie, na gorsze dni, jakieś porządki w domu, sprzątanie w szafkach. Ja to będę robiła, ale będę robiła wtedy, kiedy będzie padał deszcz, kiedy będzie zimno, kiedy będzie mokro, kiedy będzie ciemno. To będzie taki mój też ruch w domu. No bo też poruszanie się w domu, ruszanie się w domu, choćby właśnie przy takich różnego rodzaju porządkach, gdzie my się musimy wspiąć na palce, kucnąć, schylić, to jest też naprawdę świetna gimnastyka. Ale zawsze będzie ona u mnie przegrywała z ruchem na świeżym powietrzu, ponieważ tam jeszcze możemy się dotlenić. Możemy jakby przyspieszyć też te nasze całe procesy, zwiększyć nasz metabolizm, poprawić też wydolność organizmu. I to są takie rzeczy, które są nawet ważniejsze niż dla mnie, niż spalanie zwykłe kalorii. Także na pewno ten ruch będzie. Będę też próbowała, bo na razie takiej potrzeby jeszcze nie było, bo ten rower ciągle jeszcze u mnie w mieszkaniu stoi. Chociaż już zdecydowanie rzadziej na nim jeżdżę, ale będę też starała się codziennie po troszeczkę pojeździć na rowerze stacjonarnym, choćby te 15 minut albo pół godziny, ale właśnie codziennie i systematycznie. No to też jest coś, co myślę, że pozwoli mi zachować sylwetkę przez ten okres jesieni i zimy. Drugą rzeczą to jest dieta i to jest też coś, bez czego nie ma zachowania sylwetki, zwłaszcza wtedy, kiedy tego ruchu jest troszeczkę mniej. Ja wypraktykowałam już taką swoją dietę i swoje zasady i u mnie one działają, natomiast one wcale nie muszą być waszymi zasadami. Każdy organizm jest inny i każdy organizm potrzebuje innej diety. Każdy ma inny styl życia, każdy ma inne dodatkowe jakieś tam słabości organizmu, schorzenia czasami także. Dlatego taka dieta, która jest dla wszystkich, to ja myślę, że to jest tak jak z rzeczami, że coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. I każdy musi sobie jakby wypracować swój sposób. Ja próbowałam też takich zasad, które wiem, że dla wielu osób działają. Na przykład okna żywieniowego. U mnie to się kompletnie nie sprawdza, ponieważ ja mam problemy z żołądkiem. Budziłam się z ogromnym głodem, ogromnym ssaniem w żołądku, na przykład o drugiej, o trzeciej w nocy. No i musiałam coś zjeść, bo absolutnie jakieś tam oszukiwanie tego wodą czy innymi rzeczami nie wchodziło w grę, a cierpienie moje było tak duże, że wolałam przerwać to okno żywieniowe i po prostu dalej podziałać. Ja też na przykład nie mogę jeść dużego posiłku. Czuję wtedy się źle, czuję się obolała, czuję się zniechęcona. Przypuszczam, że właśnie u mnie podczas takich dużych posiłków następuje wyrzut zbyt dużej insuliny i u mnie lepiej działają, działa mniej posiłków, ale żeby one były właśnie odpowiednie. No i też zauważyłam, nauczyłam się też tego podczas rzucania kilogramów, że nie ma tak naprawdę w jedzeniu rzeczy dla mnie całkowicie zakazanych, natomiast bardzo ważne jest, żeby jeżeli jakiś produkt ma niski, ma wysoki indeks glikemiczny, to zrobić tak albo ten, żeby ten indeks glikemiczny zbyt wysoki obniżyć, zaraz będzie przykład, albo też, żeby spowodować, żeby cały posiłek, który w tym momencie jem, miał niższy
indeks glikemiczny, pomimo tego, że jest tam ten produkt, który ma indeks glikemiczny, powiedzmy, umiarkowany albo gdzieś tam w takim wyższym stanie. No i tutaj przykład. Przykładem są ziemniaki. Ziemniaków na diecie, kiedy chcemy redukować węglowodany, teoretycznie nie powinno się jeść, ale jest różnica w indeksie glikemicznym pomiędzy ziemniakami, które są ugotowane, takie wiecie, pire ziemniaczane, a ziemniakami, które na przykład są upieczone w piekarniku. Te upieczone w piekarniku mają niższy indeks glikemiczny. Dalej możemy stosować na przykład ziemniaki, które ugotujemy na wieczór, potem je w jakiś sposób w lodówce ochłodzimy, a następnego dnia sobie je wyjmiemy, pokroimy w plasterki i podsmażymy na przykład na oliwie z oliwek, to też obniży ich indeks glikemiczny. Także tutaj trzeba sobie pokombinować, jakby jeżeli mamy ochotę na jakąś potrawę i lubimy tę potrawę, albo wiemy na przykład, że wychodzimy w tej chwili do pracy, nie będziemy mieli tam możliwości zjedzenia niczego takiego, co możemy zjeść i potrzebujemy po prostu czuć się syto przez te najbliższe godziny, to wówczas też sobie pokombinować z ładunkiem glikemicznym i z indeksem glikemicznym. Ten ładunek glikemiczny to jest coś takiego, co ma jakby cała potrawa, czyli nawet jeżeli wprowadzamy tutaj rzecz o wyższym indeksie glikemicznym, na przykład te nieszczęsne ziemniaki, to możemy na przykład obniżyć ładunek glikemiczny całej potrawy w ten sposób, że połowę co najmniej naszego talerza będą stanowiły warzywa i to niegotowane, bo one mają znowu najczęściej wyższy indeks glikemiczny, ale na przykład sałatka, którą skropimy oliwą z oliwek, doprawimy ziołami, a do tego na przykład będziemy mieli rybę czy mięso nie usmażone w grubej panierce, ale na przykład uduszone albo upieczone w piekarniku. Także takie rzeczy też są ważne i u mnie to działa, czyli staranie się, żeby wszystko to, co jem, miało możliwie najmniejszy ładunek glikemiczny. Także to powoduje, że dłużej jestem syta, mam więcej energii, nie mam tej takiej błyskawicznej zwyżki energii, którą na przykład bardzo często czujemy, kiedy zjemy chociażby przepyszną, skąd inną, ale wysoko energetyczną drożdżówkę, ale później ta energia nam od razu spada. Także to też jest ważne, żeby takie rzeczy robić, przynajmniej dla mnie. Także u mnie w diecie węglowodany złożone są, ale staram się jak najbardziej unikać węglowodanów prostych. Aczkolwiek one też się zdarzają, no bo też czasami mamy ochotę na przykład na pizzę, albo gdzieś tam wychodzimy do znajomych, albo wychodzimy gdzieś do restauracji. To jest też takie moje ostatnio, moja, nie wiem czy słabość, ale coś, co w moje życie w tej chwili weszło. Było takie cotygodniowe wyjścia gdzieś tam na miasto zjeść i wtedy ten jeden moment robię sobie całkowicie dyspensę, ale później od razu wracam do moich dobrych nawyków żywieniowych, tak żeby w jakiś sposób to zniwelować, tak? Zrobiłam tutaj jakiś tam grzeszek, ale w tej chwili jestem już na dobrej drodze. I teraz właśnie pokażę Wam taki przykład dnia mojego, czyli co jem w ciągu dnia, żeby jakby to pokazać Wam na przykładzie. To jest takie standardowe moje jedzenie w ciągu jednego dnia. I zaczynamy od śniadania. Mam tutaj kromkę chleba pszennego, pełnoziarnistego. Chleb piekę sama. I do tego jest pasta z awokado, papryki, przyprawiona pieprzem, solą i na wierzch troszeczkę sałaty rukoli. Drugie śniadanie. Dzisiaj pracuję w domu. Gdybym pracowała na zewnątrz, w pracy, to wyglądałoby na podobnie, tylko po prostu nie wyglądałoby tak ładnie. I mam tutaj jogurt naturalny, przyprawiony łyżeczką ksylitolu. Do tego są mrożone, ale odmrożone jagody. I dodałam do tego jeszcze troszeczkę orzechów. Posypałam to wszystko po wierzchu. I mój obiad, krem dyniowy, mocno rozgrzewający, doprawiony dużą ilością curry i śmietanką. A po wierzchu posypałam go jeszcze rukolą. Tę rukolę tak porwałam na małe listki. Ona daje też takiej lekkiej ostrości temu, tej zupie, temu kremowi z dyni. I jeszcze posypałam taką mgiełką tartego parmezanu. Bardzo dobre to jest.
Drugie danie. Mam tutaj surówkę z marchewki. Doprawiona jest tylko śmietaną, nie mam tutaj tym razem jabłka. Trochę kaszy gryczanej, polanej masłem. I mam tutaj taki kotlet, który wygląda jak mielony, ale jest zupełnie wegetariański. Chyba to jest nawet moja taka, wiecie, autorska receptura, bo nigdzie nie zatknęłam się na blogu. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam ją tutaj podać. W każdym razie jest tutaj tuńczyk, jajka i jeszcze dodatek pieczarek. I tak wygląda właśnie moje drugie danie. I kolacja, zapiekanka warzywna, tutaj jest bakłażan, papryka, cukinia, a wszystko jeszcze zapiekane razem z serem mozzarella. Ten ser mozzarella nadaje takiego świetnego smaku i bardzo przyjemnie też wzbogaca tę całą kompozycję. Po wierzchu posypałam jeszcze też troszeczkę parmezanem. Stworzyła się dzięki temu taka bardzo przyjemna i smaczna skorupka. I kolejną rzeczą, która też jest ważna i którą widzę, że ważne jest, kiedy mamy albo odchudzamy się, albo też pilnujemy wagi, to jest picie dużej ilości wody. I znowu, lato nie było problemu. Mamy dzbanek filtrujący, tam ta woda cały czas jest, czy jak sobie tam przechodziłam obok kuchni, albo wchodziłam do kuchni, nalewałam sobie pół szklanki wody, wypijałam ją. To też było ważne, bo nie piłam całej szklanki, bo jak pijemy za dużo naraz, wody nam przeleci, a wcale nas nie nawodni. I to właściwie było takie naturalne, normalne, że ta woda zawsze gdzieś ze mną była, czy nawet jak wychodziłam sobie na spacer, to też tę wodę nalewałam sobie do pojemniczka i ona była bez żadnego problemu cały czas. Wieczorem piłam szklankę wody, rano po przebudzeniu piłam szklankę wody i ona naturalnie towarzyszyła mi w ciągu całego dnia. No teraz ta woda też tam stoi, tylko tyle, że ja nie mam na nią ochoty. Jest zimno, ta woda jakby nie kusi mnie. Ja wolę w tej chwili ciepłe napoje, ciepłe herbatki. No i właśnie tutaj również uważam na to, co piję i ile piję. Staram się o tym pamiętać, żeby się nawodnić, żeby pić około 2 litrów wody dziennie, znaczy w herbatkach takich. No i też bardzo trzeba uważać na to, ja bym na to uważała, żeby przy okazji nie rozregulować sobie tutaj poziomu cukru przez takie herbatki, albo też, żeby na przykład nie wprowadzić jakichś takich substancji, które wcale dla nas nie będą dobre. Bo to, że zachować tutaj sylwetkę, to jest jedna sprawa, ale najważniejsze dla mnie zawsze być zdrowym, także to są ważne rzeczy. Dlatego na przykład nie będzie w mojej szafce i w moim menu codziennym herbatki typu na przykład, nie wiem, jakieś tam rumowe marzenie, czy zimowa herbatka, gdzie na przykład w składzie jest lukrecja, która podwyższa ciśnienie krwi, gdzie na przykład w składzie są jakieś substancje dosładzające, albo takie mocno dosładzające, czyli cukier, fruktoza, albo też no niby mało kaloryczne, ale niezdrowe, typu na przykład różnego rodzaju słodziki. Także takich herbatek w ogóle nie kupuję, choćby one najlepiej wyglądały na półce, miały najpiękniejsze szaty graficzne, nie. U mnie przede wszystkim dominują herbaty ziołowe, piję melisę, piję rumianek, mięty niestety nie mogę na żołądek, a szkoda, bo kiedyś bardzo lubiłam, piję koper włoski i tego typu właśnie herbaty, nie dosładzam ich, aczkolwiek czasami mam też ochotę na przykład na cytrynę, mam takie konfitury czy cytryny właściwie w takiej zalewie słodkiej i czasami sobie na to również pozwalam. Także tak, jak mam ochotę na kawę, jakąś taką bardziej zimową, smakową, to też robię sobie kawę, która ma tylko w sobie mleczko zagęszczone, ale tak mi się ładnie układa tutaj warstwowo w szklance. Na górę posypuję cynamon, nie dodaję już żadnego cukru ani innego słodzidła. No i też mam wrażenie, że to jest taka kawa, która jest dla mnie takim bardziej deserem i sprawia mi to ogromne przyjemność. A przy okazji jeszcze cynamon rozgrzewa nas od środka, sprawia, że lepiej w tym takim czasie chłodnym się czujemy. No i jeszcze jedna rzecz, o której też trzeba pamiętać, że to nam utrudnia zachowanie wagi, a to niestety występuje bardzo często zimą i jesienią. To jest niezachowanie wystarczającej liczby godzin snu.
Ja w tej chwili jestem takim dość mocno stresującym momencie mojego życia i zobaczyłam, że od jakiegoś czasu wróciła mi niestety bezsenność, której już bardzo, bardzo długo nie miałam. I ta bezsenność polega na tym, że ja zasypiam dość szybko, ale budzę się o 3 w nocy i potem przewalam się tutaj z jednej strony na drugą. No a niestety najczęściej o 6, o 7, to już tak na maksa, budzik dzwoni, trzeba wstać i trzeba tutaj radzić sobie dalej z życiem, trzeba działać, trzeba być też w formie fizycznej i psychicznej. I to powoduje, że ja też zauważyłam, że po pierwsze mam wtedy mniej energii. No jak wracam z pracy po wielu godzinach, to ja tylko marzę, jak mam noc nieprzespaną, żeby chociaż położyć się, staram się nie spać i nie śpię nigdy w ciągu dnia, ale na przykład, żeby położyć się, odpocząć, poczytać, w jakiś sposób się też rozluźnić, no niż ubierać Adidasy i iść tutaj na przebieżkę. Także to na pewno sprawia, że mam mniej energii w ciągu dnia, więc mniej tej energii po prostu tutaj włączam w moje życie. No a druga rzecz jest taka, że jak się nie wyśpimy, no to potrzebujemy też sobie dodać tej energii, której nie mamy, na przykład takimi produktami, które szybko nam podnoszą poziom cukru, bo wtedy faktycznie mamy większą wydajność przez jakiś czas, no i niestety potem ta wydajność nasza spada, także to też jest niedobrą rzeczą, niedobrą drogą, ale wiem, że w praktyce u mnie też jest tak, że ja się muszę skupić w tym momencie, muszę się zmobilizować i muszę działać na najwyższych obrotach, no bo wiecie, to jest tak, że jak student przysypia na wykładzie, to tam jeszcze pal 6, ale jak wykładowca podczas swojego własnego mówienia, prezentowania wykładu przysypia, to już nie jest dobrą rzeczą. Także czasami także takie rzeczy, które muszą mieć szybciuteńko podstymulować, też używam. U mnie tak na przykład działa zielona herbata i ona jest całkowicie nieszkodliwa, ona faktycznie daje mi energii, ale także przyznaję się, że u mnie też tak działa czekolada. I też nie demonizuję czekolady w sytuacjach, kiedy faktycznie jest mi bardzo trudno i na przykład długo prowadzę zajęcia albo jadę samochodem, muszę się skupić w tym momencie, to nie to, że mi tam oczy lecą, ja muszę w tym momencie się na szybko podnieść, to też używam czekolady do tego, ale staram się, żeby to była czekolada, która ma jak najwięcej procent kakao w składzie, czyli takie minimum 70%. Ja najbardziej lubię takie 75-80%. No i oczywiście tutaj liczba ma znaczenie, liczba kalorii, które spożywamy, czyli ilość tej czekolady po prostu, czy też liczba kostek czekolady, także taki rządek, to jest taka masa, taki stan, taka liczba kostek, które ja mogę przyjąć. Wiem, że tutaj nie przytyję od tego jednego rządka, a jednocześnie da mi to energię właśnie na taki moment, kiedy jej naprawdę potrzebuję. No ale wracając do tej bezsenności, tu też jest problem taki z wypoczynkiem często naszym, że my będziemy przebywali, na razie jest jeszcze ok, ale będzie coraz gorzej, że będziemy przebywali większość dnia w świecie, który jest słabo oświetlony i tutaj w tym miejscu nie mam na myśli oświetlenia naszych ulic, które też może być mniejsze z powodu oszczędności różnych, które już zaczynają wchodzić w różne miejsca, ale to, że nie mamy światła dziennego. I to też sprzyja depresji, sprzyja też bezsenności. Dlatego też postanowiłam sobie, że jeżeli tylko nie pracuję w momencie, kiedy jest dzień, zwłaszcza świeci słońce, ale nawet tego słońca nie ma, ale mimo wszystko jest jasno, no bo jest ten dzień, czy jest słońce, tylko jest za chmurami, ale też jest jasno, bo to jest jeszcze dzień, nie będę absolutnie tutaj wstrzymywała się przed wyjściem na zewnątrz. Jeżeli mam tylko taką możliwość i pracować mogę po południu albo wieczorem, to będę to robiła, a będę minimum tą godzinkę czy dwie w ciągu dnia starała się wykorzystać właśnie między wschodem a zachodem słońca na ruch na zewnątrz. Także próbuję to robić. Próbuję też i będę to też próbowała dalej robić, doświetlać się na przykład światłem świec, czy też jakimiś lampami, czy innymi źródłami światła, także w domu, żeby w jakiś sposób sobie też tutaj zachować tą równowagę w poziomie melatoniny i żeby po prostu łatwiej mi się spało. No i przy okazji jeszcze też ja u mnie to praktykuję, będę starała się też robić to dalej. Też Was zachęcam, że jeżeli macie jakieś stresy, zwłaszcza stresy, które są długotrwałe, starać się znaleźć sobie sposób, żeby ten poziom stresu zmniejszyć, czy to będą jakieś ćwiczenia typu yoga, na przykład to na mnie dobrze działa, czy relaksacja, czy zajęcie się czymś,
czymś, co jest dla Was przyjemne, nie wiem, zrobienie sobie spa domowego na przykład, czy poczytanie książki, póki światło jest, też, to też myślę, że pomoże właśnie w zmniejszeniu poziomu stresu, a to, uwierzcie mi, będzie przekładało się także na zachowanie figury. Także to są takie moje sposoby, wiecie, to na razie teoretyzuję troszeczkę. Jak to wyjdzie, to Wy też zobaczycie i ja zobaczę dopiero jak nastanie wiosna i zobaczymy, co wtedy będzie się działo. Myślę, że takie coś warto sobie gdzieś tam wziąć. Nie myśleć obsesyjnie o tym, żeby nie przytyć, żeby tu się nic złego nie podziało, bo tak jak mówię zawsze, dla mnie zawsze najważniejsze jest zdrowie, a dopiero potem figura, tym bardziej, że tę figurę możemy bardzo szybko stracić, na przykład wtedy, kiedy jesteśmy pod wpływem jakiegoś leczenia hormonalnego, albo też bierzemy inne leki, albo możemy ją bardzo szybko zyskać, a wcale nas nie będzie cieszyła, na przykład wtedy, kiedy mamy problemy zdrowotne i przez to tracimy dodatkowe kilogramy. Także zawsze zdrowie jest najważniejsze, ale jak jeszcze oprócz tego zdrowia chcemy sobie też zachować naszą sylwetkę, to też dobrze, bo zawsze lepiej zachowywać niż ją zdobywać i o nią się starać, a z drugiej strony zachowanie jej jest niejednokrotnie trudniejsze niż jej odzyskanie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się już w czwartek we vlogu. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło.